10 najśmieszniejszych wywiadów w polskiej telewizji. Jeśli pod tym filmem będzie 40 łapek w górę, dodam film na temat II wojny światowej. 10. Wojciech Cejrowski i frytka. Zaczynamy ostro. Frytka stała się celebrytką po tym, jak uprawiała seks przed kamerą w trakcie jednego z programów. Wojciech Cejrowski, podróżnik znany ze swoich radykalnych poglądów i wyjątkowo kąśliwego języka, postanowił wytłumaczyć kobiecie, czemu jej nie szanuje i czemu jej zachowanie było nieodpowiednie. Jak wiemy, z panem Wojtkiem lepiej nie zadzierać. A frytka zadarła. Przez 20 minut próbowała żartować z prowadzącego i bronić się przed obelgami, lecz zamiast się obronić, jeszcze bardziej się pogrążyła. Choć ze studia wyszła z łzami w oczach, to podpisała zgodę na publikację wywiadu. Nie ma różnicy między sprzedajną dziwką portową, a cichodajką, która za darmo rozdaje. 9. Jerzy Urban w skandalistach. Jerzy Urban ma wielu zwolenników i przeciwników. Nie kryje swojej komunistycznej przeszłości, prawdopodobnie ma wiele złego na sumieniu. Absolutnie nie mówię tu pod kątem politycznym, ale tylko i wyłącznie opisuję go jako komika, a jest naprawdę niezłym komikiem. Czarny humor, kontrowersyjne żarty i do tego niezapomniana kreacja. Warto zobaczić. No, biskupi raczej palą cygara. Aha. Podobno. 8. Titus u Wojewódzkiego. Titus to wokalista AC Drinkers. Prawdziwa ikona polskiego rocka. Z fanem ciężkiego grania, Kubą Wojewódzkim, muzyk znalazł wspólny język. Wywiad to tak naprawdę wielka wiązanka żartów, śmiesznych opowieści i anegdot, a wszystko w towarzystwie taniego wina. A ty szczupły? Skoro pan nalega? Pan nie nalega. Pan na chęć by pierdolnął cały. 7. Kompromitacja Sarsy. Sarsa, czyli kolejna gwiazdka popu, która jest teraz na czasie, a lada moment świat o niej zapomni. Tak miało być. Jednak tak nie będzie, ponieważ ta pozostawiła po sobie pewien kompromitujący wywiad. Nie wiem, co tu mówić, bo nie chcę za bardzo jej obrażać, a kiedy widzę, na jakim poziomie jest jej inteligencja, to nie jestem w stanie powiedzieć nic miłego. Sami zobaczcie. Akurat ta, która mi się najbardziej podobała, została doceniona. Bo to był ten duet... No jak się nazywają ci, co wygrali Fryderyki? 6. Barbara Białowąs dla Filmwebu. W 2012 roku do kin trafił film Big Love. Dobrze zrealizowany i zmontowany, lecz powstały na podstawie fatalnego scenariusza film, zebrał słabe recenzje, a jedną z najgorszych od Filmwebu. Reżyserka postanowiła się obronić i wystąpiła w konfrontacji z krytykiem filmowym, gdzie tak naprawdę ośmieszyła sama siebie, mówiąc, że jej rozmówca nie zna pojęcia filmu w filmie. Tak, też nie wiem, co miała na myśli, ale było to zabawne i nie okłamujmy się. Film okrył się złą sławą nie ze względu na małe błędy logiczne fabule, ale właśnie ze względu na ten wywiad. Wybrałam do tego filmu muzykę po prostu totalnie alternatywną, bardzo znanych zespołów w muzyce niszowej polskiej. 5. Sara Maj w Kawalerce. Pewnie nie wiecie, kim jest ta kobieta. Spokojnie, ja też nie mam pojęcia, ale wywiad z nią nie jest tak naprawdę zabawny, ale tak żenujący, że aż śmieszny. A właściwie jeden moment, który teraz wam prezentuję. No wyszła, panie, no. Rudzki, oddała ci mikrofon? Wszystko mam. Dobrze, że masz chociaż mikrofon. 4. Piotr Żyła u Wojewódzkiego. Skoczek narciarski potrafi opowiadać. Śmieszna nie tylko jest treść jego anegdot, ale również sam sposób, w jaki je opowiada. Myślę, że Żyłę lubi każdy ze względu na jego swojskość i naturalność. I to jest najważniejsze. A nie? Rozumiem. No a mnie trochę chwiało wtedy. No i tak chwiało mnie, chwiało, a potem no nie wiem, no tam ostatni chyba byłem. 3. Dane u Wojewódzkiego. Oj, u Kuby trochę się działo, a to jeden z ostatnich wywiadów. Gwiazda Instagrama trafiła wraz ze swoim partnerem do studia, a tam zaczęła się rzeź. Kobieta nie była w stanie odpowiedzieć na żadne pytanie, była wręcz osaczona obecnością kamer i gdyby nie jej partner, który ratował ją z każdej opresji, to mielibyśmy całkiem śmieszny materiał. Żybioł z dużą nogę. Dlatego, że spełniam marzenia. Ale co to są za marzenia?
po kolei, od najmniejszych do największych. Ale jak... 2. Zawadzka dla Pudelka. Feministki naprawdę mają masę kultowych momentów w polskiej telewizji. Pani Zawadzka jednak naprawdę wygrała wszystko. Kobieta poinformowała, że dokonała aborcji, po czym odmówiła udzielenia wywiadu. Rozmowa trwała minutę. Warto poświęcić ten czas i obejrzeć już właściwie kultowy wywiad. Czy ma pani dzieci? To jest moje osobiste pytanie i nie odpowiem na to. Na pewno dokonam 6 stycznia aborcji. Słucham? 1. Czesław Mozil i Maciek Dąbrowski. Choć wywiad był ustawiony i wszyscy to wiemy, to był bardzo zabawny. Czesław Mozil skonfrontował się z człowiekiem wargą w jego piwnicy, a po wymianie zdań muzyk zalał się łzami. Drastycznie, smutno, na pewno śmiesznie. Miłego oglądania. Jeszcze, a słuchaj, tak poza kamerami. Tak, powiedz mi, tak poza kamerami ruchałeś farnę? Ewę? Parę razy mamy to? Mamy to? Dominik, mamy to? Mamy! Z siku! Zajebiście. Dzięki za obejrzenie do końca. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i zostawieniu łapki w górę. Piszcie w komentarzach, o czym chcielibyście kolejną dyszkę, a jeśli napiszecie super, dam wam serduszko. Cześć!